Agnieszka Jankowska, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Gość Dnia. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Dariusz Jankowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych Równe Szanse w Lubinie. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie Panią, witam Państwa. I my właśnie na temat osób niepełnosprawnych będziemy sobie rozmawiać, ponieważ niebawem będziemy obchodzili Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Także w tej tematyce będziemy się poruszać. Pan jest prezesem stowarzyszenia. U nas w Lubinie jest ośrodek, który zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnych. Na początek, czy w jakiś szczególny sposób będziecie Państwo obchodzić ten dzień, czy raczej może no nie w tym kierunku, nie w kierunku fetowania? Znaczy, na pewno będziemy to obchodzić, może nie z taką mocną fetą, na pewno wszyscy przyjdą odświętnie ubrani, będzie jakiś tam poczęstunek, jakaś zabawa w tym układzie, jakieś tam skecze, ale na pewno to nie będzie jedyne wydarzenie, które się będzie działo. Ja uważam to, że Dni Godności Osób Niepełnosprawnych powinno być 24 na dobę i 360 dni w roku. To jest jedyny element taki, że tym osobom po prostu trzeba dać możliwości, a nie wykazywać ich, żeby byli na samej górze, czy pomocno litować się nad nimi. Nie, oni są normalni, oni są po prostu trochę inni niż my, ale na pewno są bardzo przyjaźnie nastawieni do świata i do ludzi. Mm-hmm. Pan ma doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Jak pan ocenia opiekę naszego miasta i też może całego naszego kraju właśnie nad tymi osobami? Są takie rzeczy, nad którymi ewidentnie trzeba popracować? Znaczy, są dwa rodzaje. Tutaj bym bardzo mocno rozróżnił. Od kilkunastu lat dobrych, można powiedzieć 10-12 lat u nas w mieście, jeżeli chodzi o kwestie zwrócenia się samorządu w kierunku osób niepełnosprawnych, jest to bardzo fajne, pozytywne, łącznie z podjazdami, łącznie z pokazywaniem osób niepełnosprawnych na zasadzie równopartnerstwa, czy medialnego, czy funkcjonowaniu, pomoc im w funkcjonowaniu życiu codziennego. Zwróćmy uwagę, jak ktoś dłużej mieszka w mieście u nas, była kiedyś tak zwana szóstka niedaleko tutaj, była malutka. Teraz są większe potrzeby, większe tych szkół są szkoły integracyjne, specjalne, zaczęły powstawać ośrodki. Było tylko w Lubinie jedno malutkie, jakieś tam koło, przytulisko czy tak dalej. Teraz jest więcej tych warsztatów osób niepełnosprawnych. Zaczęło się to pokazywać, że zaczyna się osobami niepełnosprawnymi zajmować od małego do dorosłego. Tutaj trzeba rozróżnić znowu dwie, trzy takie funkcje osób niepełnosprawnych. Osób niepełnosprawnych, których może my widzimy ewidentnie, czyli osoby poruszające się z niepełnosprawnością ruchową na wózku, bo przeważnie osoba niepełnosprawna to jest wózek. Mhm. Ale w gorszym elemencie i w gorszym stosunku zachowania są osoby z niepełnosprawnością intelektualną czy sprzężoną. Czyli ja tutaj mówię dla wszystkich z niepełnosprawnością umysłową i ruchową tutaj wchodzi. Te osoby są, ta niesprawność u niektórych intelektualna jest bardziej taka ukryta. Nie widać, widać, że jest facet stoi, czy dziecko stoi. Z wyglądu widać idealne, normalne w tym układzie, ale jego system zachowania czy poziom funkcjonowania jest systemem ograniczonym i to wtedy wychodzi. Może jest teraz w mieście przez to, że Państwo pokazujecie w różnych systemach i warunkach się widzimy, nie ma wytykania palcem, o popatrz, to jest ktoś inny. Mhm. Przychodzą ludzie, zaczynają przyjmować jako normalność dziennego. I tak bym chciał to, żeby wszyscy zwracali się do tych osób jako normalni. Czy on się zachowuje pozytywnie, czy on się zachowuje negatywnie w porównaniu do osób pełnosprawnych, powinno być to normalne. Po prostu taki się urodził. Mhm. I tak jest, tak żyje. My musimy po prostu tym osobom pomóc funkcjonować. No właśnie, jakby na co najbardziej skarżą się osoby niepełnosprawne? Ich zdaniem, zdaniem tych osób, co jest największą bolączką, jeżeli chodzi właśnie o nasze państwo, o nasze też miasto? Gdzie jest ten problem?
Problem jest dwuznaczny. Problem jest, jeżeli chodzi o miasto, to co mówiłem, pokonywanie barier wszystkich innych, może nie wszystkie do końca, bo to było za złote, ale jest fajnie. Jeżeli chodzi o państwo, jest tutaj problem, można powiedzieć, hasłowy, dawanie wszystkich innych. Dobrze, wszystkie osoby niepełnosprawne, to co mówiłem przed chwilą, że spostrzegamy te osoby poruszające się na wózkach. Czy o kuli, czy bez nogi, czy bez ręki i tak dalej, w takim stopniu. Pokazujemy sportowców różnego rodzaju też z niepełnosprawnościami, ze wszystkimi, jak oni są. Ale tutaj jest gorszy problem z osobami niepełnosprawnością tą intelektualną, która jest mniej widoczna zewnętrznie, ale wewnętrznie jest tutaj. Bo wszyscy mówią, dobra, ta osoba niepełnosprawna powinna iść do pracy. Ja mówię, może kolokwialnie, może nie kolokwialnie w tym kładzie, ludzie pełnosprawni mają problem z pracą, a co dopiero dla nich. Nie ma u nas idealnych zakładów pracy takie, które by były. One dzisiaj pracują, jutro wstanie, on nie wstanie jutro do pracy i nie będzie szedł i nikt mu nie zrobi z tą niesprawnością intelektualną, którą wchodzi. Nie można wszystkich szatkować, że dobra, dajemy pieniądze tylko do pracy. Postarajmy się stworzyć, żeby te osoby z niepełnosprawnością intelektualną, która nie jest wyłączona, całkowicie powinna być rozgraniczona, postarajmy się zrobić, żeby ich przygotować do samodzielnego życia. I to jest główne zadanie, nie system pracy. Nikogo wina nie jest to, że dana osoba, która ma niesprawność intelektualną czy ruchową lub sprzężoną, najważniejsze to z tą sprzężoną, że ona się taka urodziła. To nie jest jego wina. Stwórzmy jakiś element. Dlatego powstają te warsztaty terapii zajęciowej, które działają na polu integracji ze społeczeństwem. No i druga część jest ten system zawodowy. Ale w gruncie rzeczy, tak jak z panią może rozmawiałem przed programem, jest taki, jakaś fundacja, nie będę wymawiał, w tym układzie dostała jakieś dotacje unijne, stworzyła to, że ile jakieś tam osoby niepełnosprawne przyjmują z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, ze sprzątą, nieważne, dają do danego zakładu pracy, żeby je przygotować, sprawdzić, czy one się nadają do pracy w ogóle. No i z tej grupki przykładowo 10 osób, 2 się nadają. I to trwa pół roku. Są finansowani, oni dostają jakieś tam pieniążki za tą pracę. Wszyscy chwalą te osoby niepełnosprawne. Kończy się program i wtedy jest dziura. Dziura taka, że skończyło się, mam autentyczne przykłady. Skończył się program, dziecko było, no ta osoba, młodzież powiedzmy, była chwalona, że ona idealnie wykonuje pracę, wszystko robi na tyle, skończył się program, dziecko można powiedzieć, że wyrzucają do dziury czy do rowu, bo ich dalej nie interesuje, no nie ma pracy. Kończy się. I teraz niech pani wytłumaczy, czy państwo wytłumaczą tej osobie, dlaczego ją zwolnili, dlaczego ona nie może pracować w dalszym ciągu, jeżeli ją wszyscy chwalili. Był program, poszły pieniądze unijne, społeczne, rządowe, no nieważne, poszły. Wszystkich naszych pieniędzy poszły. A ta osoba wraca i wtedy jest tragedia w domu, gdzie miałam tragedię w domu, że dziecku nie potrafili wytłumaczyć, dziewczyna miała 20 lat, nie potrafili wytłumaczyć, dlaczego ją zwolnili, jeżeli ją wszyscy chwalili, od kierownika przez pracowników, którzy razem pracowali, że ona idealnie to robi, bardzo dobrze i tak dalej. Skończył się program, nie ma pracy. I zaczął się program pilnowania tego dziecka przez rodziców i całej rodziny, bo miała czynności, powiedzmy, bardzo tragiczne z sobą coś zrobić. Chciała skończyć z sobą, bo ona jest niepotrzebna, bo ona się poczuła jako kompletne zero w stosunku do tego, co miało być. I teraz jest taki sam program robiony. Już mam sygnały od opiekunów, co zrobić, bo wiedzą, że już to się kończy i dzieci skończył. I następne dali kij i marchewkę, poszło, dali im jakąś nadzieję, i nadzieja się skończyła. To po co przyjmować takich osób, robić takie programy w danym zakładzie pracy, coś tam robi. Jeżeli jest, to podpiszcie umowę, że on musi pracować dalej. A nie tylko program skończy, ci co utworzyli ten program, wzięli dla siebie pieniądze, a te osoby niepełnosprawne są zero. Dlatego ja tutaj mówię, te 360 dni godności dla nich. A nie tylko jeden. A nie tylko jeden
dzień, te kilka miesięcy, które będzie, bo później opiekunowie i rodzice muszą pilnować dzieci, żeby oni sobie coś nie zrobili, bo ich mózg jest w pewnym momencie zamknięty, do jakiegoś poziomu wchodzi. W społeczeństwie panuje chyba też takie przekonanie, że jeżeli chodzi o pomoc osobom niepełnosprawnym i rodzinom osób niepełnosprawnych, to najważniejsza jest pomoc finansowa, a to chyba nie do końca tak jest. Znaczy tutaj ja bym powiedział, że nie. To są znowu dwa rodzaje opiekunów czy rodziców. Jedni, którzy chcą pomóc, a druga część, która jest, ja to nazywam brutalną negatywnością, która żyje z tych dzieci. Taka jest prawda, no niestety. I trzeba też wytłumaczyć wszystkim, a szczególnie przede wszystkim na spotkaniach, tak jak ja mówię, że nie wszystko się wszystkim należy. Bo przychodzą, bo ja mam dziecko niepełnosprawne, to mi się to należy. Nie. Część trzeba jakiejś inicjatywy. Część potrafi robić jakąś inicjatywę, część nie, ale część można dać kierunki, którym można pomóc. I tutaj co powtarzam, przede wszystkim przygotowania do maksymalnego samodzielnego życia. Te warsztaty terapii zajęciowej, które są u nas w mieście, fajnie, ładnie, że ich jest dosyć dużo, bo jest tych osób, trochę zaczyna się ciągnąć. Zaczynamy im stworzyć, że oni mogą normalnie funkcjonować. Funkcjonują. Oni jak idą na warsztaty, idą do pracy. Oni są zobowiązani, oni są... I też samodzielnie funkcjonują, to też chyba warto podkreślić. Bardzo fajnie zaczynają coś wytwarzać. Nieważne, czy to jest ładne, czy to jest brzydkie. Niektórzy robią takie rzeczy, żebym w życiu nie powiedział, że coś to może ta osoba zrobić, że ona po prostu ma ręce sparaliżowane, ciągnięte i ona lepi przykład pierogi, jeden pieróg robi 3 godziny, ale go zrobi. Ona jest zadowolona, że ona go zrobiła. Czy jakąś tam częścią, ale zrobi. Czy szlifuje jakąś tam deskę ileś czasu, niech robi to miś, ale ona to zrobiła sama. I ona jest zadowolona, że ona się czuje potrzebna, że to nie jest robione to, że poszło i to się wyrzuca. Nie. To ma być z czegoś coś użytkowego zrobione, do którego oni tworzy. I oni wtedy są zadowoleni, że oni są potrzebni. Bo oni są bardzo potrzebni, to są bardzo oddane osoby. Przede wszystkim do wszystkiego. Ja nieraz, jak państwo widzieliście na niektórych takich programach, które są przygotowane, na przykład Wigilii, czy tam jakieś sketchów, czy tak dalej, jak wchodzą. To, że oni to pamiętają, to się coś się dziwią tutaj, co wchodzi. Ale to jest właśnie ta niespostrzeganie tylko i wyłącznie niepełnosprawności tylko ruchowej, ale intelektualnej. To jest bardzo ważne. Dlatego moje stowarzyszenie ma jeden budynek, który zrobiło i w tym są duże pomieszczenia, bo ja nie chciałem, żeby te dzieci były w zmieszanych klatkach, w dużych pomieszczeniach, żeby miał tą przestrzeń poruszania się, tym bardziej, że jest bardzo dużo osób z problematyką poruszania się, tylko to, co mówiłem, sprzężonych, czy nie tylko ruchowo, ale też i umysłowo, czy wzrokowo, z różnymi rodzajem niepełnosprawnościami. A druga rzecz, budujemy teraz całodobowy dom, ośrodek. Całodobowy, bo niestety rodzice, opiekunowie są w niezbyt dobrej kondycji, są już i wiekowi, a ktoś musi, mam kilka przykładów takich, że no niestety, ale rodzice już odeszli. No właśnie, powiedzmy, jak będzie wyglądała ta opieka w ośrodku? Problem jest już później z całodobką. Te dzieci, te, ja mówię dzieci, dlatego że dla mnie to są zawsze w tym będą dzieci. Te osoby niepełnosprawne nie są zdolne i nie mogą przebywać, przykładowo u nas w domu pomocy społecznej w Szarotce, bo to są inne jednostki chorobowe, inaczej przebywają. To jest niepełnosprawność umysłowa, czyli tutaj nie w bardzo mocnym zagrożeniu jeden drugiemu, ale to są po prostu inne schorzenia, inne zachowania, powiedzmy to w ten sposób, tak rzecznie mówiąc. No i budujemy ten ośrodek, który będzie na 50 osób. Powinno to rozwiązać system naszego miasta, powiatu na jakiś tam okres czasu przynajmniej. Nie wchodzi, ale to będą pokoiki dwuosobowe z pełnym węzłem sanitarnym, tak żeby było i wszystko. Później możemy na tym budynku, tak planuję, jak będzie wszystko dobrze, ściągnąć dach, pobudować następny na tym samym placu. To, co mamy, że jeszcze tam by przyszło trochę więcej, ale to w późniejszym okresie czasu może. Tutaj pokazać to, co jest. Zresztą z tego, co ja się orientuję, to nawet ludzie z Urzędu Marszałkowskiego i z innych okolic, którzy byli, mają podobne stowarzyszenia, tak jak nasze stowarzyszenie, przyjeżdżają, otwierają bardzo mocno buzię, jak to można było zrobić i to stworzyć. A to jest tylko to, co mówiłem. Kwestia ludzi, zaangażowania, kwestia zrozumienia władz, to, co jest, nie stawiania murów,
tylko przy jednej kolejce. Tak jak my teraz mamy jedną fazę w całym mieście i w powiecie, można coś zrobić, bo przedtem był to problem. Mhm. I trzeba się na ten problem w cudzysłowie otworzyć tak naprawdę, tak. Żeby... Znaczy to jest jedno. Ja nie powtarzam, mówię cały czas, że moje stowarzyszenie robi za państwo, mhm. bo państwo powinno mieć tą rolę opiekuńczą nad osobą niepełnosprawną, a nie stowarzyszenie. Stowarzyszenie jakby robi pomocnie, chce to zrobić, tylko nie stawiali, żeby nie stawiali nam barier. Tak jak mamy jeden największy w mieście kombinat, gdzie połowa prawie osób, które jest w stowarzyszeniu, to są rodzice lub opiekunowie, którzy pracują lub pracowali w KGHM. Jeden największy. To nie są strasznie wielkie pieniądze zabijające ich. To powinno być perełka. Tak, miasto powinno być perełką wystawione, bynajmniej dla tych osób poszkodowanych przez los. Tutaj nie o to chodzi, że my płaczemy, że klękamy i tak dalej, bo to jest żebranina. Dla mnie osobiście to jest chodzenie po wszystkim, to jest żebranina w stosunku dla tych osób, które są. Ale ich uśmiech, ich wdzięczność, jak ja widzę, że nie przychodzę na ośrodek i widzę ich uśmiech, jak oni są, no to odbija całą rzecz złota, którą można zdobyć bez zobaczenia. A dla mnie najlepszą pochwałą jest zdaniem znowu sobota, niedziela. Czyli tak jak oni nie chcą, bo oni się czują w swoim warunku dobrze. A druga strona medalu, rodzice, opiekunowie tych osób pełnoletnich, bo tam są wszystkie osoby pełnoletnie, jest to jakiś element odskoczni, odpoczynku, czy zrobienia zakupów, można czy wszystkich innych, czy tu wchodzić. A naprawdę byłem w kilku ośrodkach, widziałem, jakie to są klitki. Ja mówię o ośrodkach tych całodobowych, jak to wygląda. Dlatego dałem na zarządzie taki pomysł, że budowę całodobowego, żeby to było i to zrobić tak, jak jest ten. Raz, porządnie, nie wracać do tego, ale żeby te osoby do końca swoich dni miały normalne warunki i normalne funkcjonowanie, a nie w klitkach met na met. Niestety musimy kończyć, bo kończy nam się czas. Także ja panu bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, a państwu dziękujemy za uwagę. Moim i państwa gościem był pan Dariusz Jankowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych Równe Szanse w Lubinie. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję.